Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale na oraklu miłosnym u Loeli. Dzisiaj postawimy sobie orakel miłosny i mam dla Państwa do wyboru dwie talie kart, przepraszam. Dwie talie kart. Proszę wybrać sobie talię z kamieniem białym, czyli kryształem górskim, lub kamieniem fioletowym. Odpowiemy sobie na pytania związane ze związkiem, ze sprawami miłosnymi, uczuciowymi, partnerskimi. Zobaczymy, co karty Lenormand, czyli Lenormand karty i karty Tarota jeszcze w uzupełnieniu powiedzą o Państwa związku. Czy związek rozwinie się dobrze, pozytywnie? Czy sprawy problematyczne wyjaśnią się w najbliższym czasie? Bardzo proszę wybrać talię pierwszą lub drugą. Więc zaczynamy od talii pierwszej. To będzie kryształ górski. Biały kryształ górski. Proszę zadać sobie pytanie, skoncentrować się i przemyśleć, co jest dla Państwa ważne. Kryształ górski, czyli grupa pierwsza. Proszę zadać pytanie, jakie Państwo mają w głowie, jakie Państwo nurtuje. Proszę o wskazówki kart, jak rozwinie się związek uczuciowy, partnerski, miłosny dla grupy pierwszej, która wybrała kryształ górski. Proszę o orakel miłosny na temat partnerstwa, związku, spraw związkowych, miłosnych, uczuciowych, emocjonalnych dla grupy pierwszej. Bardzo proszę Państwa, by zadać sobie pytanie i zobaczyć, czy ten układ rezonuje z Państwem. Jeśli tak, proszę zatrzymać się na moim kanale. Jeśli nie, to proszę posłuchać może grupy drugiej. Być może bardziej będzie rezonować z Państwa osobistym problemem. Dobrze. Grupa pierwsza. Co jest ważne w związku partnerskim dla grupy pierwszej, co jest ważne w związku, w emocjach, w uczuciach, jak rozwinie się ten związek, jakie są perspektywy tego związku partnerskiego dla grupy pierwszej. Karta, która wyszła tutaj w przełożeniu, jest kompas, czyli ważne jest, by wiedzieć, w którym kierunku należy w tym związku pójść. Czyli wskazanie konkretnego kierunku, konkretnego rozwoju tego związku. Teraz na poziomie głowy, myśli, na poziomie mentalnym, na poziomie serca i co będzie w najbliższym czasie. Pierwsza sfera dotyczy Państwa myśli.
głowy, mentalnych tutaj spraw dotyczących związku. Więc są dwa bociany, które przyniosą na pewno jakieś nowe informacje, nowy rozwój, nowe przemiany. Tym nowym informacjom, przemianom należy się dokładniej przyjrzeć i je przeanalizować. Jest na pewno tutaj już w drodze jakaś informacja dotycząca związku. Sowa, czyli mądrość sowy, która coś wie i która coś do Państwa po prostu przyniesie, czyli przekaże Wam coś istotnego, co będzie na pewno ważne dla rozwoju tego związku. Jeśli chodzi o bociany, to są na pewno one symbolem, prawda? Jeśli Państwo, przypuśćmy, chcą mieć dziecko, to być może należy się przyglądnąć, ponieważ ten czas na pewno służy temu, lub osoby w związku, które zaplanowały w dosłownym tego słowa znaczeniu dzieci, ciążę, to na pewno będzie to teraz pozytywny krok w tym kierunku, ponieważ bociany są symbolem przyniesienia Państwu małego dzieciątka, ale również dla wszystkich Państwa, którzy nie planowali ciąży lub dziecka, to są na pewno to zwiastuny jakichś dobrych, pozytywnych informacji, wiadomości, zmian. No i tutaj już widzimy podwójnie jakby tutaj tą sprawę, ponieważ też sowy już są w drodze z jakąś informacją. Na poziomie serca, na poziomie emocji w Państwa sercu jest ewentualnie po prostu rozpocząć jakaś chęć rozpoczęcia nowego rozdziału, nowego początku. Nowy początek, nowy plan, być może nowy partner, nowy jakiś krok w związku, no być może związany z dzieckiem, tak, z ciążą, być może należy się przyjrzeć dokładnie, czy ten czas sprzyja, by otworzyć ten nowy rozdział, lub zupełnie inne jakieś plany, które mają Państwo związane z związkiem, niemniej jednak będzie jakiś nowy rozdział. Niedługo przyjdzie do Państwa zaproszenie, przeprosiny lub podarunek, jakaś informacja, wiadomość zbliża się do Państwa, czyli są tutaj już zwiastuny, prawda, tej informacji bociany i sowy. Niestety trzeba się przyjrzeć dokładniej, ponieważ być może jest ukryty jakiś fałsz w tym, czyli w tym kroku być może jest osoba, która tutaj wyśle to zaproszenie, czy kwiaty, czy przeprosiny, czy informacje, być może, która troszkę z Wami fałszywie zagrywa, nosi jakąś maskę, nie pokazuje się ze strony, prawda, szczerej, prawdomównej, tylko jest tutaj jakieś zafałszowanie, zakłamanie, ewentualnie jakaś, no powiedzmy, może to być fałszywa gra z Wami. Zobaczmy teraz, co przyniesie trzeci rząd, czyli co wydarzy się w najbliższym czasie, w najbliższych dniach. Czyli tutaj mamy potwierdzenie sytuacji, że, czyli potwierdzenie to, co jest w Państwa głowie, na poziomie mentalnym i w sercu, prawda, na poziomie uczuciowym. Także w najbliższych dniach na pewno dostaną Państwo wiadomość, jakiś list, czy e-mail, czy widocznie może jakaś wiadomość czatu, tak, z Messenger, czy z WhatsAppu, czy po prostu najzwyklejszy jakiś telefon, tak, czyli rozmowę telefoniczną od osoby, od której oczekujecie tego, lub jakaś konkretna informacja w sprawie Waszego związku. Być może tutaj zwiastun bocian przyniesie informację, że jesteście w ciąży, że będziecie mieć dziecko, lub jakaś inna, zupełnie inna sprawa, którą zaplanowali sobie Państwo w związku, by rozpocząć nowy rozdział, tak? Tak jak tutaj pokazuje ta księga. Więc wszystkie tutaj sprzeczki, które mieli Państwo, jakieś konflikty,
jakieś tej fałszywe, tak, sytuacje, fałszywe jakieś zagrywania, fałszywe tutaj jakieś, no nie wiem, może jakieś, jakaś zdrada, jakieś intrygi, jakieś fałszywe tutaj, nieuczciwe, prawda, no kłamstwa, powiedzmy sobie, tak, po imieniu, przez które były jakieś konflikty w Państwa związku, będą one zakończone, ponieważ są tej sprzeczki, konflikty, wyjaśniania, dyskusje i kosa po prostu tutaj ucina to wszystko, czyli te sprzeczki, problemy dotyczące tego fałszu, tych fałszywych tych zagrywek będą zakończone. Być może, że tutaj ten bukiet kwiatów to są przeprosiny właśnie za te sytuacje, które zaistniały w Waszym związku, które były być może jakieś nieuczciwe, kłamliwe, no jakieś oszustwo, czy zdrada, czy jakieś no fałszywe wykorzystywanie, prawda, Was, Pani czy Pana, to będą tej przeprosiny. Czyli ta dobra wiadomość, pozytywne przemiany przychodzą do Państwa. Proszę się temu przyjrzeć, przeanalizować wszystko. Jest już wiadomość w drodze. Mogą Państwo mieć nowy początek, pozytywny. Będzie rozmowa, przeprosiny, zaproszenie. Będzie tu komunikacja pozytywna. Zakończą się spory na temat jakichś fałszywych, tutaj nieuczciwych sytuacji. I należy obrać dobry kierunek, właściwy kierunek w tym związku. I otworzą się nowe perspektywy, tak? Przed Wami. Czyli będą na pewno nowe plany i nowy rozdział w tym związku. Także perspektywy są bardzo pozytywne. Zobaczmy jeszcze sobie karty tarota, co dopowiedzą do tych nowych tutaj planów Państwa, nowych rozmów wyjaśniających te wszystkie fałszywe konflikty, które zaistniały być może. Proszę powiedzieć, jak potoczy się ten związek dla grupy pierwszej. Proszę dać wskazówki, jak potoczy się związek dla grupy pierwszej. Proszę powiedzieć, jak potoczy się związek. Już mamy trzy karty. Z przełożenia piękna karta siedmiu pentakli, czyli siedem monet. To, co Państwo tutaj zasiali, na pewno będą zbierać Państwo plony swojej pracy, swoich planów, swoich przedsięwzięć, swoich wysiłków dla tego związku, dla tej relacji. Na pewno, jeśli Państwo będą mieli troszeczkę cierpliwości, przeczekają ten tutaj czas tych konfliktów, na pewno będą pozytywne plony, co pokazuje tutaj ta roślinka, która wzrasta, którą zasialiście. No i zobaczymy sobie karty tarota, czyli mamy tutaj kartę arcykapłanki. Karty arcykapłanki, która jest na pewno symbolem wiedzy, wielkiej intuicji, wartości, stabilną osobowość ma, stabilną osobowością się tutaj pokazuje, która ma wielkie wartości i po prostu jest też symbolem matki, płodności. A propos, tak, tutaj mamy właśnie jakieś plany, być może z dziećmi, z ciążą. Jest jej symbol płodności, symbol dobrej matki, opiekunki. Mamy kartę piękną, dziesiątkę pentakli, czyli dziesiątkę monet, która pokazuje wspaniałą, radosną rodzinę, cudowną radość, szczęście dzieci, spełnienie marzeń, czyli dzieci tutaj się śmieją, tańczą, grają. Tutaj rodzice, prawda, bardzo stabilna sytuacja finansowa. Piękna karta, która wskazuje na sukces. Czyli na pewno plany rodzinne, jeśli Państwo takowe mają, się powiodą. I karta magika. Karta magika pokazuje na spryt, na mądrość, na spirytualne różne, prawda, wartości, dużą intuicję. Także życzę pierwszej grupie bardzo
pozytywnego rozwiązania związku.